Cześć, witajcie, ja jestem Nexu i na samym wstępie chcę powiedzieć, że przez napięty grafik stworzyłem dziś film na szybko, nie mając totalnie pomysłu na tytuł. W filmie nie spotkacie żadnych duchów czy też zjaw, tylko nagrania, w których to ludzie uratowali komuś życie lub przeżyli coś, przez co mogło im się to zakończyć. Także mam nadzieję, że nie będziecie na mnie źli. Jutro postaram wam się to wynagrodzić dłuższym filmem. Także co, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Na pierwszym nagraniu widzimy grupę wspinaczy, którzy próbują zdobyć Mont Blanc. Po długiej i ciężkiej podróży, jeden z nich podpiera się, a następnie upada i ślizga po śniegu. Jak widzicie, facet automatycznie zareagował i postanowił wbić czekan w śnieg. Gdyby nie jego natychmiastowa reakcja, mężczyzna najprawdopodobniej spadłby z tej góry i stracił życie. Ludzie w komentarzach piszą, że to wszystko przez brak koncentracji, ponieważ w tak wysoko położonym miejscu trzeba być skupionym tylko i wyłącznie na tym, aby dobrze wbijać czekan, jak i uważnie stawiać kroki. Zabrakło niewiele, aby doszło do tragedii. Kolejne nagranie na naszej liście, które kiedyś było viralowe. Przedstawia dziewczynę w jeziorze, przy której pływa najprawdopodobniej manat. Dziewczyna nie zdaje sobie sprawy, w jakim jest niebezpieczeństwie, dopóki nie zauważa, jak ogromne jest to stworzenie. Dodatkowo w Google znalazłem obrazek, w którym to manat zjada rekina. Jednakże na szczęście są to głównie roślinożerne ssaki wodne. Mimo przerażenia, dziewczyna wyszła z tego cało. Jak wiemy, natura potrafi nas zaskakiwać. Nieraz powodowała już jakieś katastrofy. Jednakże to nagranie pochodzi z 2017 roku i przedstawia gradobicie, jakie miało miejsce w Colorado. W ciągu kilku sekund pojazd tego faceta zostaje zdewastowany, a przednia, jak i tylnia szyba zbita. Mężczyzna później pokazuje, jak mocno w ciągu tych paru minut zostało zdewastowane auto. Także jeżeli jesteście w trasie i napotka was taka pogoda, ukryjcie się pod jakimś wiaduktem, mostem lub czymkolwiek, co uchroni was przed tym potężnym gradem. Oh my God!
Kolejne nagranie pochodzi z 2019 roku i przedstawia zapis kamery bezpieczeństwa, która to zarejestrowała incydent, który tak naprawdę może wydarzyć się w każdej chwili. Na filmie możemy zauważyć ludzi jedzących w restauracji. Jednakże jeden z nich zakrztusił się czymś i zaczyna się dusić. Wtedy pojawia się cichy bohater, który nie spał na lekcjach BHP i stosuje chwyt Heimlicha, ratując życie tego człowieka. Więc jeżeli kiedyś spotkacie się z taką sytuacją, nauczcie się go, bo być może uratujecie komuś życie. Każdy z was zapewne nieraz już coś gotował i zdarzyło mu się coś przypalić. Jednakże ta rodzina poszła o krok wyżej i zapomnieli, że mają rozgrzaną patelnię na gazówce. Wtedy patelnia staje w płomieniach, a rodzina reaguje dopiero po usłyszeniu alarmu dymnego. Mąż gasi patelnię wodą, a to powoduje wybuch płomieni. Na szczęście udaje mu się go ugasić, jednakże pamiętajcie, nigdy oleju nie gasimy za pomocą wody, ponieważ może to jeszcze bardziej wybuchnąć. Ta rodzina miała wiele szczęścia, że ogień nie zajął większego obszaru kuchni. Gdy coś zacznie się palić, przykryjcie to czymś, aby odciąć tlen. Dzięki temu nie wyrządzicie więcej szkód. Kolejne nagranie nie przedstawia czyjejś szkody, jednakże jest warte uwagi. Kobieta uderzyła lub też zauważyła linię wysokiego napięcia leżącą na ziemi. Następnie postanowiła wyjść z auta i chodzić pomiędzy kablami, oczywiście wszystko nagrywając. Gdyby zrobiła tylko jeden zły krok, najprawdopodobniej byłaby zwyciężczynią nagrody Darwina. Linie są nadal pod napięciem i gdyby doszło do jakiegokolwiek zwarcia, kobieta zostałaby dosłownie usmażona.